Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna. Kłania się dzisiaj horoskop tygodniowy dla znaków wodnych, rak, skorpion, ryby od 29 kwietnia do 5 maja. Tarot i karty Lenormand wyjaśniające. Także zaczynamy od początku. Od kart tarota. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja tylko przypomnę do kart. 29 kwietnia, 5 maja. I zobaczmy, co tutaj. Od poniedziałku bardzo dobre porozumienie z drugimi ludźmi, bądź też z drugą połówką waszą. Jest szansa na dogadanie się, szacunek i oczywiście zrozumienie. Także w każdej sferze życia będzie to zrozumienie. We wtorek będzie zawieszenie, emocje różne, tak? Będziemy chcieli przemyśleć pewne sprawy. I tutaj będzie trzeba się zastanowić, podjąć jakąś decyzję pewnie. I będzie takie zawieszenie, dystans do świata, do ludzi. W środę już będzie łatwiej, tylko że trzeba będzie porozmawiać, bo na pewno we wtorek zrobicie jakiś plan, a w środę zaczniecie rozmawiać. Też może być to kapryśna osoba, młoda, która no, jest dosyć przebiegła, ale też właśnie lubi mieć różne humory, lubi, można powiedzieć, dyrygować innymi ludźmi. Także środa będzie trudna. Jest ktoś, kto po prostu będzie wam w życiu przeszkadzał swoim zachowaniem. W czwartek obawy, bezsenność. Coś spowoduje, że będziecie myśleć o przyszłości. Także wasz nastrój może przenieść się nawet na późne wieczory nocne, na późne godziny nocne i tutaj wieczorem będzie problem ze snem. Karta czarnowictwa. Proszę tego nie robić. Nie myśleć źle, nie myśleć negatywnie w czwartek. W piątek będzie już łatwiej. Po tym tygodniu trudnym, dosyć takim zagmatwanym, w piątek postanowicie wyruszyć gdzieś, będzie to podróż, możliwe, że z kobietą do kobiety i zostawienie problemów za sobą. I przy sobocie oczywiście plany, powoli ruszacie do przodu, znów może być jakiś kontakt z osobami z przeszłości, jakieś planowanie niedzieli na przykład, bo w niedzielę też będziecie gdzieś wyruszać dalej. I oczywiście idziecie o poziom wyżej, w niedzielę rozwijacie się i o to w życiu chodzi, żeby nie stać w miejscu i nie zamartwiać się, bo tutaj to właśnie widać. Także u raka zdrowotnie dbamy o nogi, podwójne narządy, problemy ze snem, bóle zatok, bóle głowy, układ moczowy. Tutaj zawistne osoby, zazdrosne, może być zdrada przyjaciela bądź przyjaciółki, raczej przyjaciela. Też można powiedzieć, że węże mówią o kobietach, także też uważajcie na kobiety. Zdradliwi przyjaciele ogólnie, to może być i mężczyzna, i kobieta. Więc proszę uważać. I zaczynamy teraz kolejny znak, czyli skorpiony. Od 29, kochani, kwietnia, ja przypominam, do kart, do 5 maja. Zobaczmy, co u skorpionka. Jak się rozpocznie ten tydzień? Oj, ile kielichów, ile dobrych emocji idzie do was. Tak,
Poniedziałek, wahanie, zastanawianie się, co robimy dalej, przygotowania do podróży dla niektórych. We wtorek jest rozmowa z kobietą, rozwiązanie jakiejś tajemnicy z przeszłości. Działajcie za pośrednictwem intuicji we wtorek. Piękna karta arcykapłanki, ona mi się tak bardzo podoba, kochani, tutaj w tym tarocie. W tej wersji, ja nawet zapomniałam, jaki to jest tarot, moi drodzy, bo oczywiście nie mam pudełka, ale nieważne, dobrze. Jak sobie przypomnę, to wam powiem. Intuicja, mądrość, rozmowa z kobietą i wyjaśnienie tajemnicy we wtorek. W środę możecie liczyć na przyjaciela z przeszłości, mądry, dojrzały mężczyzna. Bardzo wielkie emocje w tym tygodniu. W czwartek również jest karta Asa Kielichów. Tutaj są emocje na najwyższym poziomie, dużo miłości, rozmowa z kimś z rodziny, jakieś zaproszenie od rodziny. Macie szczęście, moi drodzy. Macie dużo miłości koło siebie, wyznawanie uczuć. I w piątek również jest Królowa Kielichów. Dojrzała, mądra kobieta koło was, która będzie pomocna i bardzo życzliwa. Także tutaj bardzo dużo jest kielichów. Zobaczcie, trzy pod rząd. Rodzinny tydzień. W sobotę praca, dużo zajęć, przygotowania do różnego rodzaju wydarzeń. Macie dużo obowiązków na swojej głowie. I niedziela, no tutaj trójka mieczy, oczekiwanie na rozwój wydarzeń dalszych i trochę przemęczenie, może też troszkę zranienia poczujecie, tęsknotę za kimś. Tak to wygląda. W zdrowiu może powiem, w zdrowiu bardzo dobrze. Uważajcie na alergie, drobne jakieś takie nerwobóle, ale te nerwobóle mogą być też spowodowane, moi drodzy, przepracowaniem, ale alergie pokarmowe, sezonowe. Uważajcie właśnie na drobne przeziębienia, choroby. Dużo rozmów koło was w tym tygodniu, osób, ale uważajcie na fałszywe osoby też, tak jak u raka. No widzicie, plotki i fałszywe osoby. Ja was pozdrawiam bardzo gorąco i życzę powodzenia. I moi drodzy, przechodzimy do ryb. Macie wspaniały tydzień, skorpiony. Od 29 kwietnia do 5 maja. U rybek, proszę bardzo, co tu się będzie działo? Poniedziałek, tutaj trzeba uważać na oszustów, złodziei, pomyłki różnego rodzaju. Siódemka mieczy, nie są szczerzy ludzie koło was. Kręcić się może oszust, złodziej. We wtorek już jest lepiej, bo wyzwalacie się z tych problemów, jest karta świata. Odwiedziny być może kogoś z zagranicy, rozmowy, bardzo dobry moment w życiu na wyjaśnienie spraw, na wyzwolenie się ze złych energii. W środę rozwój, dużo wydarzeń, osób koło was, a jednocześnie, moi drodzy, rozrzutność tutaj pokazana jest. Będziecie wydawać pieniądze. Niektórzy będą podróżować gdzieś za granicę daleko, samolotem. Są podróże przypisane, albo będziecie też kogoś witać w środę. W czwartek as monet, nowe decyzje finansowe, podjęcie tutaj działań, na pewno finansów wam nie zabraknie w czwartek. W piątek mag, karta maga, oczywiście jest tutaj, moi drodzy, nowy początek, duża kreatywność, działanie i macie tutaj zapewnione bardzo dobre samopoczucie, ponieważ poczujecie magię w swoim życiu. W piątek, w sobotę, rycerz buław, gdzieś się przemieszczacie, możliwe, że załatwiacie jeszcze jakieś sprawy służbowe, ważne dla was. Jest jakaś wiadomość koło was również od osoby wam ważnej.
Tutaj jest bardzo dynamicznie. Nie można powiedzieć, żebyście się nudzili. Czas na podjęcie jakiejś akcji, jakichś działań. I w niedzielę dopiero impas, jest wielozadaniowość i możliwe, że nie możecie podjąć decyzji jednoznacznej. Także tu trzeba uważać na, moi drodzy, gardło, uszy, oczy, podwójne narządy, ramiona, barki i sprawy nóg. Nogi mogą też dokuczać. Tutaj sprawy z przeszłości dadzą o sobie znać. Macie wsparcie kogoś bliskiego i tą osobą może okazać się kobieta. Także możliwe, że się wyjaśni jakaś sprawa z przeszłości, a przy tym dużo wsparcia i finanse ruszą do przodu. Dziękuję kochani za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do kolejnych filmików.